Korzystając z okazji, bo właśnie nagrałem filmik dotyczący zasad funkcjonowania giełdy TPPL, giełda sprzętu używanego na Facebooku, postanowiłem zrobić jeszcze jeden filmik. Również często poruszanych spraw, które gdzieś tam się wokół i wałkują. Wiadomo o temat podróbek na Allegro. Zwracacie się do mnie z pytaniem, czy coś jest oryginalne, czy nie. Ja oczywiście mam wiedzę na ten temat, a przynajmniej na, na, na tyle, na ile jestem w stanie się zorientować, to jestem w stanie to rozróżnić, ale. Ja do swojej wiedzy doszedłem dlatego, że czytałem, analizowałem i tak dalej. I co więcej, kiedyś nie było TPPL, żeby o tym sobie wszystkim przeczytać, więc samemu trzeba było do tego jakoś dojść z jakichś innych stron, samemu porównując i tak dalej. Wiadomo, jestem w stanie Wam odpowiedzieć na Wasze pytania, ale nie mam czasu robić tego wszystkiego, bo takich pytań dziennie dostaję z 15, 20, i to jest kolejna rzecz, którą ja robię, którą ja robię tak samo jak giełdę. Dla Was nie mam z tego praktycznie żadnej korzyści. Jeśli są, to można by powiedzieć, że jest na przykład 10 groszy dziennie. To jest nic. Dlatego ja nie będę odpowiadał na te Wasze pytania, bo jest to błędne koło. Jeśli Wy się przyzwyczajicie, że ja Wam odpowiadam na te podróbki, to będziecie tylko do mnie tak na oślep walić się pytać, nie myśląc. To jest dla Was bardzo niedobre. Więc. Jest, dużo, jest wiele źródeł, z których możecie się dowiedzieć, czy coś jest podróbką, czy nie. Przede wszystkim należy myśleć. Myślenie wskazywałoby na to, że należy sobie porównać but, który, o który się pytasz, do buta, który jest na stronie producenta. Na stronie producenta, czyli Nike.com, Adidas.com i tym podobne, nie jakieś tam, które ci się wydają, że są stroną producenta. Pomyśl, Nike.com to na pewno będzie strona producenta. I porównujesz. Nie ma nic prostszego. I już robiąc to, jesteśmy w stanie wydedukować w większości przypadków, czy to są podróbki, czy nie. Przede wszystkim musisz samemu poświęcić na to czas. Jeśli ktoś mi się pyta, czy coś jest podróbką, to ja się pytam, ile czasu poświęciłeś na samodzielną weryfikację, jakie masz wnioski i czym poparte. Czyli zastanawiam się, czy buty są podróbką. Ile czasu posiedzę w necie, żeby samemu to sprawdzić, a nie od razu piszę do jakiego. Jakie mam wnioski, czyli co zauważyłem. Tutaj ja patrząc na to, patrzę, czy ty te wnioski masz dobre. Ja już jestem bardziej skory z tobą rozmawiać, bo ty sam popracowałeś, poświęciłeś na to czas. Takich ludzi lubię. I czym popartym, czyli te wnioski, że coś jest ta tak i nie tak, na przykład podeszwa nie taka, to czemu ta podeszwa Ci nie pasuje? Powiesz mi dobrze, ja Ci powiem super, ja nie muszę Tobie pomagać, bo sam to dobrze rozkminiłeś. I o to chodzi. Nie będziesz się już więcej pytał, co więcej będziesz pomagał swoim kolegom. O to chodzi. Natomiast jeśli powiesz mi, że 5 minut, że coś tam, że w ogóle coś, co uznam za jakieś udawanie, że cokolwiek się zrobiło, to Ci po prostu nie pomogę. Sorry, ale... Nie mam czasu po prostu pomagać komuś, kto i tak się nie nauczy, a ja odmawiając tobie sprawiam, że ty i tak poświęcisz na to czas i sam się nauczysz. Inne ważne kwestie, jeśli chodzi, jak już o tym mówimy, o podróbki, to takie różne dziwne przekonania, które są wśród Was, które się przewijają i które są absolutnie bez sensu, jeśli na tym się zastanowicie. Na przykład głównie chodzi o Nike, bo Nike najczęściej jest podrabiane. Czy jest ATC, czy nie? Pomyśl, czy napis. Z boku buta nie można podrobić. Jeśli ktoś podrabia cały but, cholewkę, podeszwę, i to można zobaczyć, czy jest to zgodne z oryginałem, czy nie, to nie jest w stanie sobie na podróbce wrzucić ACC. No, oczywiście, że jest. To jest bez sensu w ogóle patrzenie, czy jest ACC, czy nie, ale to, to nie jest żadna tajemna wiedza. Wystarczy się zastanowić. Inna rzecz, co do której wystarczy się zastanowić, to jest. Co jest na metce? Czy jest made in China, Italii, czy coś tam? Jakie to ma znaczenie? Jeśli ktoś podrabia but, to przecież ta metka też jest podrobiona, prawda? Może sobie na niej napisać, co dusza zapragnie, więc no po prostu nie, nie rozumiem, jeśli ktoś w ten sposób patrzy. To są takie dwie kwestie, które są absurdalne i chciałem o nich powiedzieć, bo aż serce się kraje, że tego typu opinie i rady się pojawiają. Jeśli masz pytanie o podróbkę, wpierw sam dokonaj analizy, wtedy możesz do mnie napisać, ja Ci jak najbardziej powiem, czy dobrze myślisz. Jeśli nie, to możesz w ogóle nie pisać. A link do tego filmu będę umieszczał właśnie tym, którzy złożą takie pytanie i nie będą mieli yy, czym się pochwalić, jeśli chodzi o swoją własną pracę. Dzięki za obejrzenie, fajnie, że śledzicie TP.pl, jak najbardziej rozwijamy korkową społeczność i pracujmy nad swoją wiedzą.